dziś jest ładna pogoda, więc pomyślałem, że podjedziemy w miejsce, gdzie znajdowała się niemiecka bateria przeciwlotnicza w Kolibkach. Zobaczymy, co z niej zostało. Tam na Wikimapie są pozaznaczane jakieś podstawy, podarmaty, punkt kierowania ogniem. Zobaczymy, czy się da tam wejść, czy da się coś zobaczyć. Oglądajcie. Dojechaliśmy na ulicę Spółdzielczą. Według tego, co jest zaznaczone na Wikimapie, to ulica Spółdzielcza 7, to są już koszary tej baterii przeciwlotniczej, o której mówiłem. Idziemy dalej. Tutaj to jest budynek koszarowy. To po prawej, tutaj po waszej chyba lewej, mojej prawej. Teren koszar był ogrodzony. Widzicie jeszcze oryginalne słupki. Technika ogrodzenia jednostek wojskowych nie zmieniła się. Tutaj mamy pierwszą bramę, po drugiej stronie jest jeszcze druga brama zamykająca ten ośrodek. Pierwszy budynek. Te pierwsze jakieś fundamenty się pojawiają. Doszliśmy do drogi. Przy drodze gdzieś powinien być pierwsza jedna z wielu podstaw. To działa. Szukamy teraz stanowiska ogniowego pod podwójną armatę przeciwlotniczą kalibru 128. No chyba już widzę. Udało się odnaleźć pierwszą podstawę podwójnej armaty kalibru 128. I tutaj latem widać to lepiej. Tutaj widać podwójny śrubunek, na którym była osadzona stopa i armata mogła się poruszać, obracać w 360 stopni. Jest tu jeszcze kilka innych stanowisk, spróbuję za chwilę znaleźć. Mi się udało naliczyć 9 stanowisk dla armat. Ogólnie one to są kawałki betonu ze śrubami na środku, więc jak jest taka pogoda jak dzisiaj i leżą na nich liście, no to niewiele widać. No to ciekawostka. To raczej nie jest prawka Niemców. Tutaj jest to część Adventure Parku, więc no jest to dość grubo pojeżdżone, rozjeżdżane. Ja się tutaj orientuję tylko na mapie satelitarnej, na tym co mi telefon powie. Mapa twierdzi, że tam powinno być jeszcze stanowisko dla armaty kalibru 105. To ono może wyglądać trochę inaczej. O, tutaj. Tutaj widać, jakie to jest grube. No tutaj widać, że inaczej wygląda trochę to stanowisko. Jest pojedynczy pas, pojedynczy okrąg śrub. Stanowisko jest okrągłe, a pod te cięższe armaty stanowiska są sześciokątne.
tutaj przy punkcie kierowania ogniem. Przez prześwit między drzewami roztacza się bardzo ładny widok w stronę Gdańska. Widać część zatoki i urządzenia portowe, które się znajdują. Więc polecam odwiedzić to miejsce. Dzisiaj akurat mam